Miss Warmii i Mazur w roku 2010 została panna z numerem 8. Kinga Angelika Frąckiewicz z Zielenicy koło Górowa i Ławeckiego wygrała wybory Miss Polonia Warmii i Mazur 2010. Finałowa gala odbyła się w Mrągowie, a o koronę królowej piękności walczyło 14 mieszkanek Warmii i Mazur. To jest nie do wypowiedzenia, naprawdę. To jest taka radość, że jeszcze jestem w szoku, jeszcze to do mnie nie dotarło. Słyszałam takie opinie, ale i tak mimo wszystko jestem zaskoczona. Kinga Angelika Frąckiewicz ma 21 lat, studiuje leśnictwo w Tucholi, a pochodzi z Zielenicy koło Górowa i Ławeckiego. Interesuje się ochroną środowiska, leśnictwem i historią starożytnego Egiptu i Grecji. Pasjonuje ją czytanie książek. Kindze oprócz tytułu Miss Polonia Warmii i Mazur przyznano także miano Miss Hotelu Anek. Pierwszą wicemiss została Karolina Dzikowska ze Szczytna, która dodatkowo założyła szarfę Miss Publiczności i Miss Czerwonego Fartuszka. Drugą wicemiss została Monika Stefanowicz z Reszla. Trzy najpiękniejsze panny będą teraz reprezentować nasz region na wyborach Miss Polonia 2010. Kandydatki, które zostały dzisiaj wybrane, mają ogromne szanse na najwyższe tytuły, w tym na tytuł Miss Polonia. Wynik jury był jednogłośny. Jednogłośny co do wszystkich trzech najważniejszych tytułów, czyli do tytułu Miss, wicemiss, niemal jednogłośny co do tytułu Miss, wicemiss i drugiej wicemiss. Dodatkowo jury wybrało Miss Foto, którą została Anna Faria z Pasymia. Ona również otrzymała miano Miss Warfamy. Natomiast internauci i czytelnicy Gazety Olsztyńskiej zdecydowali, że ich faworytka to Justyna Żebrowska z Pisza. W tegorocznym konkursie piękności mieszkanki Warmii i Mazur pochodziły m.in. ze Szczytna, Bisztynka, Bartoszyc, Giżycka, Olsztyna, Pisza, Reszla i Mrągowa. Dziewczyny ciężko pracowały na zgrupowaniu w Mrągowie. Ćwiczyły układy do prezentacji, spotykały się z wizażystami i kosmetyczkami. Na scenie zaprezentowały się publiczności w 6 odsłonach, m.in. w strojach kąpielowych, sukniach wieczorowych i ślubnych. Thank you.
początku był stres, ale później wszystko było tak naprawdę szybko, już ogólnie się w ogóle nie stresowałam, pewnie tak się czułam i naprawdę było okej, super było. Głównym organizatorem tegorocznych wyborów była Edyta Danilczuk, dyrektor Regionalnego Biura Miss Polonia. Była to dla niej wyjątkowa impreza, bo właśnie w tym roku obchodziła 15-lecie swojej działalności. Pierwsze wybory zorganizowałam w drugiej klasie średniej szkoły. To były mistrz szkoły, potem mistrz internatu i to była taka moja pierwsza przygoda w ogóle z tego typu imprezą. A od dziecka, można powiedzieć, nie wiem, od pierwszej klasy, bo odkąd pamiętam, bo do tej pory mam ten album, zeszyt taki formatu A4 w kratkę, gdzie sobie wycinałam z gazet zdjęcia miss kolejnych. I później porównywałam, która mi się podoba, a która nie i do tej pory mam ten zeszyt domu. Galę finałową poprowadził DJ i prezenter Radia Planeta Krzysztof Kępisty. Jest bardzo gorące kobiety, układy choreograficzne i przede wszystkim piękne stroje. Uwielbiam takie wybory. Z jednej strony mało widzę, bo jestem z tyłu, ale z drugiej strony widząc i słysząc ten szczebiot dziewczyn, które przygotowują się do wyjścia, te emocje, naprawdę fajna sprawa i cieszę się, że znowu w Mrągowie. Jako gwiazda wystąpił Kamil Dziliński z artystycznym pokazem żonglerki. Podczas wyborów przeprowadzono także aukcję charytatywną, z której dochód zostanie przekazany Domowi Pomocy Społecznej w Mrągowie.